Obliczmy wartość takiego wyrażenia. 32 podzielić przez 2 do potęgi trzeciej razy 16. Zauważmy, że zarówno liczba 32, jak i liczba 16 to potęgi dwójki. 32 to nic innego jak 2 do potęgi piątej. Bo 2 razy 2 to 4, razy 2 8, razy 2 16 i razy 2 to właśnie 32. Przepisujemy dalszy ciąg działania. Razy i 16 to 2 do potęgi czwartej. 2 razy 2 4, razy 2 8, razy 2 16. Czyli piszemy 2 do potęgi czwartej. Przy dzieleniu wykładniki odejmujemy, czyli 2 do potęgi piątej podzielić przez 2 do potęgi trzeciej to 2 do potęgi drugiej. Przepisujemy 2 do czwartej i przy mnożeniu wykładniki dodajemy, a więc napiszemy, że jest to 2 do potęgi szóstej, bo 2 plus 4 to 6. 2 do potęgi szóstej, liczymy to 2 razy 2, 4, razy 2, 8, razy 2, 16, razy 2, 32 i razy 2 to 64. Czyli wynikiem tego działania jest liczba 64. Napiszmy kolejny przykład. 81 razy 27 i to wszystko podzielone przez 3 do potęgi piątej. Tym razem zauważmy, że podane liczby są potęgami trójki. 81 to 3 do potęgi czwartej. Bo 3 razy 3 jest 9, razy 3 jest 27 i 27 razy 3 to właśnie 81. Liczba 27 to również potęga trójki, 3 razy 3 9 i razy 3 27. Czyli 27 to 3 do potęgi trzeciej. Przepisujemy dalszy ciąg działania. Przy mnożeniu wykładniki dodajemy, czyli 3 do potęgi siódmej podzielić przez 3 do potęgi piątej. Przy dzieleniu wykładniki odejmujemy. Otrzymamy 3 do potęgi drugiej. A 3 do potęgi drugiej to 3 razy 3, czyli 9. I napiszmy jeszcze jeden przykład. 4 do potęgi siódmej podzielimy przez 2 do potęgi ósmej i następnie to jeszcze podzielimy przez 8. Zauważmy, że 4 i 8 to potęgi dwójki. I zamiast 4 piszemy 2 do potęgi drugiej, ale ponieważ ta czwórka była do potęgi siódmej, więc 2 do drugiej podniesiemy jeszcze do potęgi siódmej. Przepisujemy podzielić przez 2 do ósmej i podzielić przez 8, czyli 2 razy 2 razy 2, a więc 2 do potęgi trzeciej. Najpierw mamy potęgowanie potęgi. W takiej sytuacji wykładniki mnożymy przez siebie. 2 do potęgi 2 razy 7, czyli 2 do potęgi 14. Przepisujemy ciąg dalszy. 2 mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach. Wykładniki odejmujemy. 14 odjąć 8 to 6. Napiszmy 2 do potęgi szóstej. Dzielimy to jeszcze przez 2 do potęgi trzeciej.
Tutaj wykładniki odejmujemy. 2 do potęgi 6 minus 3, czyli 2 do potęgi 3. No to po prostu 2 razy 2, 4 i razy 2, 8. Dziękuję.